Parametry parametrami, ale dobrze wiecie, jak to z tym jest. Na papierze to nawet Najman jest sportowcem. Dlatego przechodzimy do rundy drugiej, która jest znacznie ciekawsza. Po pierwsze, test jakości obrazu, a po drugie, zobaczymy, jak sobie poradzi ta kamerka z nagłą zmianą oświetlenia, bo z tym mają one najczęściej problem. A w szczególności, kiedy ruch odbywa się bardzo szybko. Dlatego postarałem się o coś naprawdę szybkiego. Wszystkie kamery pracują w ustawieniach automatycznych w rozdzielczości 1080p. Pierwszym pasażerem sportowego drona zostało GoPro 8 i co nie jest zaskoczeniem, radzi sobie bardzo dobrze. Obraz jest ostry nawet przy bardzo dynamicznych manewrach, a kamera dzielnie walczy ze zmiennym oświetleniem. DJI Osmo Action nie ma jednak się czego wstydzić. Obraz jest porównywalny z nagraniem z GoPro. Może odrobinę gorzej radzi sobie z ciemnymi miejscami w momentach, gdy w kadrze znajdzie się również jasne światło. Szczegółowość nagrania wygląda podobnie w przypadku Insta360 ONE R, ale tutaj wyraźnie widać, że kamera gorzej radzi sobie z rysowaniem szczegółów przy zmiennym oświetleniu. Zarówno GoPro, jak i DJI potrafiły pokazać chmury na niebieskim niebie. W przypadku Insta widzimy tylko jasną plamę. A przy okazji, jak już tutaj latamy, to znaczy w sumie Rafał lata, ja uważam, żeby mi nie uciął głowy, to sprawdzimy, jak te kamery sobie radzą z nagrywaniem w trybie slow motion. 240 klatek z GoPro wygląda naprawdę nieźle. Przy okazji obraz pozostaje akceptowalnie ostry, a ruch odbywa się płynnie. Osmo Action radzi sobie podobnie. Minimalną różnicę widać w płynności ruchu. Insta360 też potrafi efektownie zwolnić czas, ale przy porównaniu z pozostałymi zawodnikami widać, że nagrywa o 40 klatek mniej, a przy okazji obraz jest nieco mniej wyraźny. Druga konkurencja kończy się następującym werdyktem: GoPro z minimalną, mikroskopijną przewagą nad DJI Osmo.